Jakiś czas temu widziałam w internecie spot, w którym gwiazdy czytają hejterskie komentarze na swój temat. Przyznam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo ja staram się unikać czytania takich komentarzy na swój temat, co oczywiście nie oznacza, że tych komentarzy nie ma, czy nie było. Są i mam wrażenie, że z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Dlatego dzisiaj wraz z moim mężem postanowiliśmy oko w oko stanąć z niewidzialnym przeciwnikiem. No i to jest jedyny sposób, w jaki możemy tak naprawdę pokazać swój realny sprzeciw wobec tej sytuacji. No dobrze, zaczynamy. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. O Boże! No to będzie ostro. Czytaj. Takie ciężkie? No. Wow. To nie czytaj. Wytrzymam. Ja nie mogę tego przeczytać. No ale przeczytaj, no dam radę, no dajesz, mała. To nie zacznę od pierwszego, bo jest beznadziejne. Nie, no zacznij od pierwszego. Nie, postanowiłam, że ci nie przeczytam pierwszego, tylko drugie, a drugie też jest beznadziejne. Dobra. Okej. No to lecimy. Ma takie żółte zęby, no i jest już niestety niezbyt jędrny. Źródło pudele. Z tym jędrnym to było nawet trochę zabawne. Powiem wam jedną rzecz. Nie wiem, kto mnie macał, że mam być jędrny. No okej. Okay. Zęby można zawsze zrobić. Jezu, teraz ty mi musisz przeczytać. Gorsze jest chyba czytanie tobie. Ale powiem ci, to będzie podobny temat. A na ortodontę, jak nie było, tak nie ma. Nie, to mnie nie rusza. Co w ogóle? Ty, ale poczekaj, zęby tu, zęby tam, to może koniec tych, wiesz, torebek, tylko w zęby zainwestujemy. Po moim trupie. Będzie cię kochać całym sercem, dopóki masz kasę. Okej, okay, spoko. Wchodzę w to. Jakoś strasznie poziom nie upadnie, nie? Damy radę. Jeszcze trójka dzieci i jakoś ogarniemy. To jest teraz tymi, no. Wow. Wow. Będzie bolało. Jezu, dobrze, że ty mi to czytasz jakoś to. Może chociaż miły głos. Bezguście. Żeby nie mąż milioner, to by nie lansowała się w takich markach i pudel by o niej nie pisał. Ustawiła się celebrytka. Faktycznie sukces, że pudel o tobie pisze. Normalnie. Jezu, ale takie rzeczy chyba z kasą związane mnie to w ogóle nie boli. To jest po prostu wylana przez kogoś żółć, to jest zazdrość, to jest po prostu... To widać, że to pisze ktoś po prostu, kto jest jakimś totalnym frustratem, nieudacznikiem. W ogóle mnie to nie boli, jakby. Znaczy, nawet chciałabym zobaczyć tą osobę, która twierdzi, że jestem bezguściem. Ciekawe, co ma w swojej szafie. A w ogóle gust, a wielkie marki to są w ogóle dwa różne tematy. Podatnie, my mamy inne zdanie na ten temat. Okej. Na WP wyświetlił się filmik z nimi. Nie słuchałam, ale jestem zgodna z przedmówczynią. To stary dziadek jest. A czekaj, jeszcze nie koniec. Ta obwisła skóra, te zmarszczki, mnie to trochę obrzydza. Wow. No, nie wiem, co mam powiedzieć. No, ja uważam, że tak, stary, ale jary. Jakoś dam radę. Doczep wiatr przegonił. Gdzie jej włosy? No, przeminęło z wiatrem. Mam coś na głowie? Doczepy. No, nie wiem, jak tu się ustosunkować do tego. Mam wrażenie, że takie komentarze dotyczące wyglądu... Oczywiście dla kobiet z jakiejś tam strony są trudne, ale dla mnie chyba te są najmniej uszczypliwe. Gdzieś tam ta uroda jest tak indywidualną kwestią. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto. Dla kogoś będę atrakcyjna, dla kogoś zupełnie nie. Dla mnie easy. Jest, kochanie, dla mnie jest. Nie to, tylko to, mi się, to się tylko dla mnie liczy. A to, że się komuś nie podoba, jakie to ma dla mnie znaczenie? Dobra. Dobry gospodarz. He, no on to mi właśnie wygląda na takiego chłopa od pługa oderwanego. Cia.
Nie, to nie będę komentował tego. Nie oderwali cię od niczego? Ja cię czasami od komputera muszę oderwać, jak za dużo pracuję. To może chłop od komputera oderwany. To lepiej. No, to będzie bolało. Obraz nędzy i rozpaczy. Bezdomni się lepiej ubierają od tego czegoś. Nie bolało. A to nie ja, to o ciebie chodzi. Nie o mnie, nie. Miałam nadzieję, że o ciebie. Że to do mnie pytanie, nie. No jakby ten gust, styl, poczucie estetyki, to są indywidualne kwestie, no. Ja ubieram się tak, jak czuję. Czy się to komuś podoba, czy nie. I wydaję na ubrania tyle, ile chcę, czy się to komuś podoba, czy nie. Gdyż sama na nie pracuję i sama je sobie kupuję. Nawet bym to wzięła za komplement. Król świeczek i jego Barbie. No, miło. Miło. Nie? Nie każdy ma swojego króla, nie każdy ma swoją Barbie. Dokładnie. Okropny ubiór. Celebrytka mi wielka. Ludzie cierpią głód, a torebeczki drogie kupuje. Jest mi w ogóle ciężko odnosić się do komentarzy związanych z pieniędzmi. Jakby też wiem, że na maksa tą... nagonkę na drogie rzeczy generują portale, które wszystko mi wyliczają, co ile kosztuje. Szczególnie jeden taki portal jest. Bo wie, że to spowoduje dużą ilość wejść, kliknięć i komentarzy. Wie, że w ludziach teraz, w tym okresie, który jest taki trudny, jest bardzo łatwo wygenerować złe emocje i bazują bardzo mocno na tym, bo z tego zarabiają, na tym zarabiają pieniądze. Ci ludzie biedni są tacy podatni na to, nawet nie wiedzą, że na nich pracują tymi swoimi głupimi komentarzami. Fajnie żyć w takiej błogiej świadomości. No każdy klik to jest kasa. Klik, klik, klik. To jest proste. Natomiast no, jakby nikomu nie ukradą tych pieniędzy. Każdy może sobie wydawać zarobione przez siebie pieniądze, jak chce. Tacyt, no. Ja nie oceniam czyichś wyborów, na co wydaje i ile. I też... nie lubię tego, że ktoś ocenia moje wydatki. Czy ja siedzę komuś w portfelu? No nie, do swojego również nikogo nie zapraszam. Panie Krzysiu, proszę iść do ortopedy z kolanami, bo albo już osteotomia lub sztuczne kolana na horyzoncie. O, to akurat ucieszyłby się mój, wiesz, ortopeda. Tak? Faktem, mam rozwalone te łękotki. To fakt. To być może to jest ortopeda, który chce mnie operować. Ty, ależ gołym okiem po zdjęciu ocenił, że to masz problem z kolanami? Patrz, no widzisz. Ja wiem, które zdjęcie, bo też przyglądałem się później. To jest to przy tym hotelu, gdzie powiedzieli, że nocujemy, gdzie w życiu nie byliśmy, bo się go troszeczkę obciachowy jest, taki wiesz, arabski złoty. No. Tam było takie zdjęcie. To kolano faktycznie, ułożenie tego kolana było tak w piachu pod kątem i wyglądało trochę na koślawe. Sam zastanawiałem się, czy to jest koślawe, czy nie. Sam się zastanawiałem, czy to jest moje kolano. Oj. Jak to mówi nasz najlepszy skoczek. Oj. Nie mogła być skoczkiem. Jak ci to przeczytam, to nie będzie skakała. Dobra, no. Bardzo duży tyłek ma. Od ciastek chyba. Czas przystopować z jedzeniem. Ale świnia. No nie będzie skakała na skoczni teraz. Kocham ciastka. Mam spory tyłek, który teraz jest bardzo modny, pomimo tego, że go nie lubię, jest bardzo modny i nie zamierzam stopować. W ogóle nie. Idę do przodu z tymi ciastkami. Jakby ciągły rozwój. To jest to, co lubię w życiu najbardziej. A jeżeli chodzi o tyłek, to uważam, że nawet może być troszeczkę większy. Kochany jesteś. Kupię coś pysznego, jak stąd wyjdziemy. Fajnie się bawią ubeccy baronowie. No, posłuchaj, no. Czy jest coś, o czym mi nie powiedziałeś, o czym powinnam wiedzieć, nie wiem, związane z twoją historią rodową, historią zawodową? Wiesz, biorąc pod uwagę, że wyjechałem z Polski mając 19 lat, to byłem młodym ubekiem chyba. To byłeś? Mogłem być młodym ubekiem. No ale czyli byłeś? W służbach. No, gdzie mając 19 lat do ubecji by mnie przyjęli, myszko. Nawet gdybyś chciał, to cię nie chcieli, tak? Ja chciałem, oni nie chcieli. Nie mów, że chciałeś, bo będzie koniec. No w sumie mógłbym, posłuchaj, każdy za komuny chciał być w służbach. Były takie filmy, prali nam mózg, też teraz nam piorą mózg. No każdy miał jakieś swoje marzenia. Ale uciekłem z tej Polski, bo mnie denerwowała ta komuna. Płaci za te luksusy koniecznością sypiania z 60-letnim facetem.
A to jest nieprawda. Jak cię poznałem, miałem 50 i trochę. Kłamią. Puse, ale... Ale w ogóle to jest nieprawda, bo ja nie płacę... Co to jest? Płacę koniecznością sypiania? Tak. Za luksusy. Płacę za luksus, koniecznością sypiania. Znaczy ja... To nie jest Znaczy ja w sensie robię to z największą przyjemnością. To nie jest konieczność dla mnie. Hej, ludzie! Możecie mi zazdrościć. Naprawdę takie doświadczenie w łóżku. Polecam. Izabela Noska. Jestem ciekaw, jak ten dziadek zwraca się do swojego młodszego teścia numer 5. To jest parę wyjaśnień. Parę wyjaśnień. Teraz muszę. To nie jest mój teść numer 5. Pierwszy. Nie masz piątego teścia? Nie mam. Zawsze uważałem na to, żeby mój teść był starszy ode mnie. No przynajmniej o 10 lat i też się tym razem udało. No i bomba. Czyli nie masz tego problemu, nie musimy wyjaśniać, jak się to, zwracasz. Ale to było sprostowanie, krótkie jakie sprostowanie, tak. Prawda? Tak, tak. Nie zwracam się do mojego młodszego teścia. Numer ogólnie 5. Jesteśmy na ty, to fakt. No ale to jest znowu podobne o starym dziadzie. To nie będę tego czytał, bo tyle można o tych starym dziadzie czytać. Strasznie. To jest nudne. A ciebie wkurzają te komentarze, że jesteś stary? Nie, no to jest fakt, jestem stary, no i co? To każdy będzie kiedyś stary. No ale to jest akurat fact of life, no. Ale można mieć lat 60 ale, no właśnie, to jest pytanie, i co to znaczy czuć się starym. Bo jak ja miałam 15 lat, to uważałam, że ludzie, którzy mają 40, to już są w ogóle na skraju życia, że są staruszkami, nie? To zależy, kto to pisze. No a stary... Ile lat ma stary? Co to znaczy stary? Ile lat ma stary? Posłuchaj, można być starym i jeździć na wózku i można być starym i przepłynąć kajakiem Atlantyk. Można dużo rzeczy robić. No to jest pytanie, jak ktoś się czuje stary? Ja nie czuję się stary, ja czuję się miał 18. To poza wyglądasz poważnie na swój poczekaj, wiek. Poza tym mamy dobrą średnią wieku. Tak, doskonałą. Podziel przez dwa i będzie całkiem okej. Okay. Związki o ogromnej różnicy wieku, czyli więcej niż pokolenie, a to oznacza więcej niż 10-15 lat. Ciekawa wow. Jest koncepcja, że pokolenie dobra. To jest 10-15 lat. Dobra. To jest, proszę Państwa, pedofilia. Pedofilia połączona z prostytucją. To chyba o naszych księżach wiesz, piszą. O niektórych przynajmniej. Pozdrawiamy polski kościół. Pozdrawiamy, tak. Nie, no nie całe, nie można generalizować. No, powiedziałem o niektórych przynajmniej. A teraz mam dla Ciebie coś, na co chciałbym sam odpowiedzieć. To nie jest zabawa, no ale dawaj. Ale cycki, flaki. To o moich czy o twoich? Nie, no twoich. Słuchaj, małe, ale jędrne. Są malutkie, to jest biust tak zwany sportowy. Naprawdę ja Wam polecam mały biust, bo on jest tak kompaktowy, stanika nie trzeba nosić, a ostatnio jak rozmawiałam z Ambroziakiem o powiększeniu piersi, to powiedział, że absolutnie, żebym tego nie robiła. I to nie jest ważne, że one są małe. Zapytał tylko, czy mam uśmiechnięte, czy smutne. Jak powiedziałam, że mam uśmiechnięte, powiedział, super, mają zostać. Ja też twierdzę, że są wesołe uśmiechnięte. Wesołe albo smutne. Moje są wesołe. Wesołe i absolutnie niech takie zostaną. Małe, ciasne, ale własne. To jest dobre. Na końcu jest hi, hi, hi. No, może od końca zacznę. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Jak kariera się nie układa, to trzeba zajść w ciążę. Hi, 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 hi. Akurat 4 programy wtedy nagrywałaś, będąc w ciąży. No. I nie leżałaś do góry brzuchem, tylko pracowałaś. Nie nudziło mi się. Jakoś do którego miesiąca myszko pracowałaś? Do końca? Dokładnie. No dobrze. Oni to udają jakąś rodzinę królewską, czy co? Co ty udajesz? Ja udaję, czy co? To mi wystarczy. Nie, no czy co? No nie wiem, no to jest beznadziejne, no królewską rodzinę, no oczywiście, że królewską nie rodzinę. Jesteśmy tak skostniali jak oni, ludzie, mamy w sobie trochę luzu, jakieś takie młodzieńcze wciąż ale moment, fantazji. Moment, jeżeli będziesz dla mnie niedobra, to zrezygnuję z tej korony i wyemigruję do USA, za przykładem innych. Jest mecz, mam swój charakter i honor. Dobrze, bomba. Odejdę. Dobrze, odejdź byle z honorem. Uwielbiam oglądać jej wypowiedzi. Ciężko znaleźć głupszą osobę. No po prostu poezja. No jeszcze zapomniałem, 3 wykrzykniki, ha, ha, ha. W ogóle poezja, czyli rodzaj obcowania ze sztuką, rozwija ludzi, więc cieszę się, że mogę stanowić dla tej pani swoisty kontakt z kulturą. Bo myślę, że poza moimi wypowiedziami niewiele ogląda innego, a już tym bardziej na pewno nie czyta. Więc super, że poezja w jakikolwiek sposób liznęła. A skąd wiesz, że to pani? O Jezu, nie wiem. A nie napisała tak w formie, że co? Nie?
Nie wiem, wydaje mi się, że facet by nie pisał o poezji. To jest totalnie kobiecy komentarz. Kobiety dużo potrafią pisać. Mają lepszą wyobraźnię od mężczyzn. Na początku naszego związku, jak się pokazały pierwsze artykuły, czytałem to, pierwsze komentarze. I mówiąc szczerze, mega to bolało. I trzeba by być mega, mieć taką grubą skórę, żeby to przeżyć. Teraz wyobraźcie sobie, bo to myślę, że w większości piszą osoby młode, że zrobicie kariery, zrobicie pieniądze, będziecie tak zwanymi celebrytami i zaczną o was pisać i wasi rodzice będą czytali, że wasza partnerka, partner jest prostytutką, że starym dziadem i to, co myśmy wszystko przeczytali. Zastanówcie się, czy będzie wam miło to przeczytać. Zastanówcie się, że mogą być osoby, które nie dadzą rady przeżyć takich komentarzy i doprowadzicie ich do tego, że ktoś sobie coś zrobi, że stanie się tragedia, bo te komentarze bolą. Mnie one dzisiaj nie bolą, ale uwierzcie mi, bolą niektórych moich znajomych, bolą mojego starszego syna, bolą moją rodzinę i nie jest miło czytać o swojej córce czy o swoim tacie to, co wy piszecie. A jeżeli piszecie tak, to życzę wam tego, żebyście doszli do takiego statusu i majątkowego, i rozpoznawalności, żeby o was pisano i żebyście coś takiego sami musieli przeczytać. Albo wasze dzieci, albo wasi rodzice. I na tym zakończę. Dziękuję. Wejść i coś skomentować, kogoś podsumować jest bardzo łatwo. I w większości ci ludzie tego nie czytają. Ale czasem może zdarzyć się tak, że trafią na komentarz na swój temat. I pamiętajcie, że naprawdę tam po drugiej stronie jest żywy człowiek. I ja na przykład nigdy w życiu nic nie skomentowałam. Znaczy nigdy nie, źle, no czasami koleżanką na Instagramie komentuję ładne zdjęcia, ale nigdy w życiu nic nie skomentowałam, bo po prostu wiem, że ten komentarz może dotrzeć do danej osoby. Ja wiem, że czujecie się super bezpiecznie, bo anonimowo, ale to może dotrzeć do tej osoby i ją naprawdę zaboleć. A po co komuś robić krzywdę? Jakby naprawdę macie z tego fan? To was pociesza? Nie mogę znaleźć motywacji do takiego hejterskiego komentowania. Zastanawiam się czasami nad tym, co popycha ludzi do takiego zachowania. Jak macie jakieś rozwiązanie tej zagadki, to możecie oczywiście zostawić swoje odpowiedzi w komentarzach poniżej pod tym filmikiem. Sama jestem ciekawa, może rozwiążecie tę zagadkę, bo ja jestem za głupia. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!